dniu dzisiejszym około godziny 6.30 zostaliśmy powiadomieni i zadysponowani do działań na trasie Kalsko-Przytoczna. Na trasie został rozlany olej, który został pozostawiony przez nieznany do tej pory pojazd. Starszy kapitan Dariusz Surma, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Międzyrzeczu. Działania straży polegały na neutralizacji plam ropopochodnych przy użyciu neutralizatorów. W działaniach brało udział 5 jednostek, 5 zastępów, w tym 3 zastępy PSP i 2 zastępy OSP, ogólnie około 30 strażaków. O godzinie około 10.30 działania zostały zakończone. Dobra, podjeźdź się do samochodu.